Roksana Węgiel, od czasu zaręczyn z Kevinem Mglejem, poświęca mu każdą wolną chwilę, niezrażona przez głośne dyskusje w mediach dotyczące różnicy wieku między nimi. Para kontynuuje dbanie o swój związek z dużą troską. Niedawno wybrali się wspólnie w góry, ciesząc się pięknem natury i zimową pogodą, podziwiając zaśnieżone szczyty. Roxana pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z wieczornego wyjścia z mglejem, na których widać, jak Kevin nosi ją na plecach, by bezpiecznie dotarła do budynku na śliskim chodniku. Wybrała bowiem eleganckie szpilki, które okazały się niepraktyczne na śnieg. Haha, kiedy styluwa nie może się zmiąć i masz wysokie obcasy, które na taką śnieżycę się nie nadają. Kocham Kevin Mglej, napisała na Instagramie. Od momentu, gdy stało się jasne, że Roxana jest zdecydowana na związek z Kevinem, pojawiło się wiele spekulacji dotyczących ich ślubu. Okazuje się, że para ustaliła już datę ceremonii, która ma odbyć się w 2024 roku. Ludzie z otoczenia pary potwierdzają, że Roxana Węgiel i Kevin Mgle intensywnie przygotowują się do ślubu. Konkretna data została już ostatecznie potwierdzona. Datę wybrali krótko po zaręczynach. Ślub odbędzie się już w przyszłym roku. Są pewni swoich uczuć i stwierdzili, że nie ma na co czekać, miał powiedzieć anonimowy informator, cytowany przez szownius.pl. Co więcej, z informacji tabloidu wynika, że obydwoje zdecydowali się na ślub w kościele, ponieważ są mocno wierzący. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.